Cześć kochani, z tej strony Ewelina. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj poprowadzę Was przez krótką praktykę pranayamy, która pomoże nam pracować z naszym stresem, niepokojem, natłokiem myśli. Tak więc jeżeli czujesz, że potrzebujesz naprawdę się uspokoić, połączyć się ze swoim oddechem, to ta praktyka jest idealna dla Ciebie. A praktyka, którą dzisiaj Wam przedstawię, nazywa się Full Yogic Breath albo pełen jogowy oddech. Tutaj będziemy pracować nad połączeniem się z naszym głębokim, spokojnym, pełnym oddechem. To pomoże nam wyregulować nasz system nerwowy, pomoże nam pozbyć się stresu, niepokoju, natłoku myśli. Możesz użyć tej techniki w jakimkolwiek momencie dnia czy nocy, kiedykolwiek czujesz, że potrzebujesz trochę się uspokoić. Co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy zwyczajnie usiąść w jakiejkolwiek wygodnej pozycji. Ważne jest, żeby nasze plecy były wyprostowane. I co tutaj zrobimy? Będziemy oddychać tylko przez nos, tak więc nasze usta pozostaną zamknięte. Dlaczego chcemy oddychać podczas jogowych praktyk oddechowych przez nos w większości? I ogólnie w naszym codziennym sposobie oddychania również chcielibyśmy oddychać przez nos. Pomaga nam to nie tylko filtrować powietrze, tak więc nasz nos po prostu pomaga nam oczyścić powietrze, które potem dochodzi do naszych płuc. Również kolejnym benefitem byłoby to, że możemy pogłębić nasz oddech, wydłużyć go. Dużo łatwiej, o wiele łatwiej, jeżeli oddychamy przez nos. Tak więc zapraszam Cię, żebyś oddychała przez nos, przez całą tą praktykę. I tutaj podczas oddychania wyobraź sobie cały swój tułów, czyli okolice tutaj, no możemy powiedzieć nawet, że od gardła, potem klatka piersiowa, żebra, brzuch, aż po dno miednicy. Wyobraź sobie, że na każdym wdechu ten, jakby nasz balon, nazwijmy to, będzie wypełniać się powietrzem. Będzie się wypełniać powietrzem i rozszerzać we wszelkich kierunkach, czyli tutaj przód, tył, boki, góra, dół. Wyobraź sobie, że po prostu jeśli wdychasz powietrze, to cały balonik się rozszerza, rośnie, a na każdym wydechu będzie ten balonik się jakby kurczył, czyli całe ciało będzie się delikatnie kurczyć. Chcemy tutaj oddychać w bardzo spokojny i zrelaksowany sposób. To znaczy, że nie chcemy wciągać powietrza, ani wypuszczać go, wypychać go na siłę. A więc unikamy czegoś takiego jak... Bardziej tutaj będziemy myśleć o po prostu otwieraniu drogi dla powietrza, czyli powietrze bardzo powoli, kroczek po kroczku, wpłynie do naszego ciała, a potem na wydechu delikatnie, spokojnie z niego wypłynie. Ok, mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj z łatwością, a jak nie, to zapraszam do praktyki codziennej, regularnej, ponieważ nasz oddech jest bardzo głęboko połączony z naszymi emocjami, z naszym ciałem fizycznym, z naszym umysłem. I jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli przeszliśmy przez wiele traum, jeżeli nasze emocje są wyprowadzone z równowagi, jeżeli nasze ciało jest ściśnięte, zablokowane, to również ten oddech będzie zablokowany. A więc musimy tutaj pracować holistycznie, jeżeli pracujemy z oddechem. Pracujemy również z naszą postawą, aby otworzyć klatkę piersiową. W tym również mogą nam pomóc asany, czyli postawy jogowe, które praktykujemy. Musimy również pracować z naszymi emocjami, z naszym umysłem. Pracować nad oczyszczaniem we wszelkich tutaj aspektach. Ok, no to przejdźmy do praktyki. Może się zastanawiasz, dlaczego mam takie pomalowane ręce, ale właśnie byłam na ślubie indyjskim i no, to jest właśnie taka tradycja, która zawsze jest na ślubach w Indiach. Ok, zapraszam Cię do usiąścia w swojej wygodnej, wyprostowanej pozycji i ułożymy jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. To nam pomoże po prostu bardziej poczuć ten ruch powietrza w środku naszego ciała. I teraz zacznijmy spokojnie poprzez zwyczajną obserwację oddechu. Jak oddychasz przez nos, to po prostu zauważ, co się dzieje w Twoim ciele. Zauważ, co się dzieje w okolicach Twojego brzucha, Twojej klatki piersiowej.
I teraz zamknij oczy. I zacznij delikatnie wydłużać, pogłębiać swój oddech. Wyobraź sobie tutaj okolice swojego tułowia jak duży balon. I na każdym wdechu pozwól, aby ten balon wypełnił się powietrzem, lekko urósł, rozszerzył się. A na każdym wydechu czuj, jak balon się kurczy. Cały tułów się kurczy naturalnie, bezwysiłkowo. Spokojny, długi wdech w twoim własnym rytmie. Poczuj, jak okolice miednicy się rozszerzają, brzucha, żeber, klatki, aż po gardło. I na wydechu poczuj, jak to wszystko delikatnie się kurczy. Gardło, klatka piersiowa, żebra, brzuch, miednica. Czuj ten ruch powietrza rozszerzający twoje ciało i kurczący twoje ciało we wszelkich kierunkach. Góra, dół, tył, przód i na boki. Weź jeszcze jeden wdech i wydech w swoim własnym rytmie. I następnie połączymy nasze oddechy do jednego rytmu. Czyli wdech 4, 3, 2, 1 i wydech 4, 3, 2, 1. Wdech, miednica się rozszerza, brzuch, żebra, klatka piersiowa. Wydech, klatka powraca delikatnie do środka, żebra, brzuch i miednica. Głęboki wdech, czuj rozszerzenie, brzuch, żebra, klatka piersiowa aż po okolice gardła i wydech, klatka piersiowa, żebra, brzuch, wdech, brzuch, żebra, klatka piersiowa, wydech, klatka piersiowa, żebra, brzuch. Kontynuuj. Wdech. Rozszerzenie. 4, 3, 2, 1. Wydech. Poczuj, jak się wszystko delikatnie kurczy. 3, 2, 1. Wdech. 4, 3, 2, 1. I wydech. 4, 3, 2, 1. Jeszcze 3 oddechy. Wdech. 4, 3, 2, 1. Wydech. 4, 3, 2, 1. Wdech. 4, 3, 2, 1, wydech, 4, 3, 2, 1, wdech, 4, 3, 2, 1, wydech, 4, 3, 2, 1, wdech w twoim własnym rytmie. Kontynuuj jeszcze przez chwileczkę, przez kilka oddechów. Teraz postaraj się lekko wydłużyć, pogłębić swój oddech. Pamiętaj, aby robić to bezwysiłkowo, bez żadnego napięcia, stresu, pośpiechu. I gdy skończysz swój ostatni wydech, połóż ręce na kolana, czy gdziekolwiek ci wygodnie, i tylko zatrzymaj się na chwileczkę w ciszy,
ze swoim normalnym, naturalnym oddechem. Zauważ, jak się czujesz w tym momencie. Zauważ, jak ta krótka praktyka oddechowa wpłynęła na Twój oddech, na Twój umysł, emocje, ciało. I powoli otwórz oczy. Dziękuję Ci bardzo za tę wspólną, krótką praktykę. Mam nadzieję, że pomogła Ci ona połączyć się ze swoim oddechem i że pomoże Ci w Twoim codziennym życiu, ponieważ mi osobiście ta praktyka, jak również inne praktyki oddechowe, bardzo, bardzo pomagają mi właśnie w pracy z moimi emocjami, ze stresem, czy ze wszystkim, co jakoś czuję się ciężkie na serduchu. Tak więc dziękuję Ci bardzo raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do praktykowania z innymi filmikami również. Pa, pa!